Elo ludzie, z tej strony Nurionblot, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii o planetach, gdzie mówimy o planetach, jednak nie o strukturach obronnych, o czym jeszcze będzie, o wojskach Gungan, no i siłach bezpieczeństwa Naboo, ale okej. No i też może będzie o miastach poszczególnych planet, no i prawdopodobnie będzie tutaj o miastach, że kilka miast z tej planety. To taki wstęp do nowej serii. I no, była przerwa dwutygodniowa, mam katar, więc jak tam będzie coś, to was przepraszam. Jeżeli myślicie, że zapomniałem o serii Spidermana, to nie myślcie tak, ponieważ sam chcę sobie jeszcze o tym poczytać, o Spider-Manie. No więc wam to zrobię niedługo. A w dzisiejszym odcinku o planecie Naboo. Planeta Naboo to mała planeta położona w środkowych rubieżach. Orbitują koło niej trzy księżyce: Ochyna Dur, Rori i Tasia. Dziwne nazwy, ale ok, Naboo to jeszcze się tam dobrze wymawia. Świat zamieszkują ludzie i Gunganie. Sektor to Homel. Współrządne mapy to 0,17, o ile się nie mylę. Klimat umiarkowany, krajobraz to równiny, lasy, bagna i jeziora, to takie główne. A woda pokrywa 85% planety. Najważniejsze miejsca to święte miejsce Gungan, jezioro Paonga, no i miasto Ted. Języki to Basic i Gungański, a rząd demokratyczny. Ludność to 600 milionów ludzi. W porównaniu, droidy to tam miały na pewno wiele, dziesiątki milionów droidów, ale klony tylko 4 miliony. No, zdecydowanie tutaj to ciekawe jest. A 72% tej populacji Naboo, czyli tych 600 milionów, to ludzie, zaś Gunganie to 27%, a 1% to inne zwierzęta. Czyli na przykład, nie wiem, famby, no, to jest pomieszane na zwierzętach, choć ludzie to też zwierzęta, według biologii, ale okej, tak, nas zaliczają do ssaków zwierząt. Lol. Dobra, import, czyli to do Naboo importuje się technologie i produkty spożywcze, zaś eksport to sztuka i kultura. No, jak na przykład w Mrocznym Widmie mogliście zobaczyć wiele przeróżnych pałaców na tej planecie. Znaczy pałac jeden, ale dużo obrazów. Większość zwierząt tej planety to ssaki, ryby, kollo, potwory, sando, famby, zabójcy, ope, kadu i twiple. Główni reprezentanci w Senacie to Keruna, Jafon, Padme, Jamilia, Apailana, Negunte, zaś znani senatorzy to Vidar, Kimi, Palpatine, no i Padme Naberie, no. Jeżeli ktoś nie wiedział, to jest Padme tam. To jest Padme Amidala Nabeire, to jest jej pełne imię i nazwisko. Większość mieszka ludzi w Tet, zaś Gunganie w Oto Gunga, czyli podwodnym mieście w kulce. Tak, w takiej kuli, gdzie tam nawet ludzie mogą oddychać. Trzeba rzec, że stosunki Gungan a ludzi bywały bardzo fatalne, zwłaszcza Gunganie bardzo nie lubili ludzi.
ale na przykład pomogli Republice i wysłali swoją wielką armię na Mon Calamari, gdzie kałamarianie walczyli z separatystami oraz Quarenami, którzy byli podjudzani właśnie przez separatystów. Wojna właśnie tu się zaczęła, na Naboo. To był najważniejszy moment Star Warsów, ludzie. Najważniejszy. Bo tu zaczęło się Mroczne Widmo. Ale tak nie za bardzo wojna, bo na Geonosis wojny klonów. No ale tutaj wojny droidów, tak. W wojnach klonów na Naboo trwa operacja Błękitnego Cienia, a o wirusie właśnie tym będzie odcinek kiedyś. Oraz nieudana inwazja Grievousa, gdzie Gungani go schwytali, jednak Dooku potem schwytał Anakina. Cudem tam był w ogóle. Jakby to przewidział, że Grievousa schwytają Gungani, no i tutaj Tarful wtedy umarł. Potem Cad Bane chciał gungańskie dziecko mocy tutaj pochwycić dla Dartha Sidiousa, jednak nagle Ahsoka, no i Anakin zostawili na niego pułapkę po tym, jak ukradł dziecko mocy rodiańskie i schwytali łowcę nagród. Po zakończeniu wojny pochowano tu Padme Amidale i jej grób odwiedził kiedyś Lord Vader. Gdy szpiedzy Imperium odkryli, że na Naboo ukryli się, zbiegli rycerze Jedi z rozkazu 66. Darth Vader wysłał tam Legion 501, który wybił ocalałych Jedi, bowiem Naboo wzywała ich i tam się schowali. Zabito też królową Apoilanę, która właśnie przeciwstawiała się przez te chwilowe dni Imperium, ale wtedy, gdy umarła, ludzie, obrona Naboo po prostu złożyła broń. Nie mieli sensu walczyć z Imperium. Po prostu armia Imperium, to co wysłali, to była wtedy największa bitwa z buntownikami. Potem już tylko Bail Organa z Alderaanem sprzeciwstawiał się Imperium oraz Mon Mothma próbowała tam sprzeciwstawić się jakoś tam i tworzyć powoli sojusz rebeliantów. Ci, co walczyli za królową i złożyli broń, a nie ci, którzy w ogóle nie walczyli wtedy, gratuluję. To był dobry wybór, bowiem tych, których schwytano, zesłano na budowę Gwiazdy Śmierci i wtedy o nich sług zaginął. No i cóż, Tarkin zadowolony, no co tam, dodatkowe parę nóg i rąk niewolnicy, no zadowolony Tarkin. A w sumie taka ciekawostka, choć to kiedyś pewnie też poruszę. Tarkin raz jak wyruszył na Mon Calamari zdławić bunt, znaczy tam posłał flotę, no to właśnie tam admirała Kraba schwytał, no i wziął na swojego niewolnika. To był też punkt przełomu dla rebelii, kiedy praktycznie go odbili, ale o tym inny odcinek będzie. No, teraz skupiamy się na Naboo. Naboo zostało wyzwolone, cóż, zapomniano o nim, bo już się nie sprzeciwstawiali. Zostało dopiero wyzwolone w 4 roku po bitwie o Yavin, czyli też w roku zabicia Vadera, no i Imperatora Palpatina. No i cóż, szczątki Imperium też nie miały po prostu sensu. Traun nie widział w swojej przyszłości nowego Imperium, które chwilę walczyło, ale potem umarło i tak czy siak, bo Luke Skywalker zabił Trauna, a potem resztki Imperium, no nie za bardzo tam w końcu padły przez lepszą rebelię, nową republikę. Ale dobrze.
Został wyzwolony w 4 roku przed... Znaczy po bitwie o Yavin. No i na tym skończymy mowę o planecie Naboo. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, by dostawać czasem powiadomienia. No i oczywiście potem kliknijcie dzwoneczek, żeby dostawać te ciągle powiadomienia, które ułatwią Wam życie, bowiem dostaniecie powiadomienia o super odcinkach na moim kanale. No i dajcie łapkę w górę, co jest motywujące. No i na pewno łapki w górę nabiją więcej wyświetleń, bo więcej osób zauważy ten odcinek. No i też łapki w górę są motywujące do tego, by jak najczęściej nagrywać odcinki. Ja się z Wami żegnam. Z tej strony był Nurion Blood. Pamięć dla Qui-Gon Jinna Naboo.